Poznaj Słowian. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj razem spróbowali poznać Słowian, czyli naszych przodków, od tych nieco mniej znanych stron. Kim więc przede wszystkim byli ci Słowianie? To najliczniejszy z ludów Europy, także najmłodszy z indoeuropejskiej braci. Mówiąc najogólniej, tak się to rozumie w języku potocznym, to nasi przodkowie to lud na etapie, który poprzedzał ostateczne uformowanie państw narodowych, między innymi Polski. Ogólny odbiór i w literaturze, ale i w kulturze popularnej Słowian jest, delikatnie mówiąc, niekorzystny. To w przeciętnym rozumieniu niedomyty, poczochrany rolnik z wystającą ze butów słomą. Na marginesie słoma z butów nie bez kozery, dlatego że był to doskonały sposób termoizolacji nóg. W rzeczywistości jednak Słowianie byli niezwykle dynamicznym ludem, któremu wystarczyło zaledwie 200 lat, aby zasiedlić 1/3 Europy, sięgając od wybrzeży Morza Bałtyckiego, aż daleko po Bałkany, a nawet Grecję na południu. Od dalekiej Rosji, aż po rzekę Łabę, dzielącą wschodnie od zachodnich Niemiec. Coś więc było magnetycznego, coś więc było ciekawego, prawdopodobnie demokratycznego, prawdopodobnie właśnie bardzo otwartego, co powodowało, że ten młody lud był w stanie zasymilować, wchłonąć, mówiąc krótko, sąsiadów, tych, na których się nasuwał. Zazwyczaj oddzielamy cywilizację od kultury. I być może pod tym względem cywilizacyjnym rzeczywiście byliśmy, a chyba i nadal jesteśmy, najmłodszym z europejskich ludów. Pod względem kulturowym natomiast nadal słowiańszczyzna jest bardzo mocno nieodkryta dla współczesnej kultury, ale i świadomości nas samych. Jednak i z tą cywilizacją, i z tą organizacją nie było najgorzej, skoro w IX wieku dokument zwany Geografem Bawarskim opisywał ilość grodów czy okręgów grodowych ziem słowiańskich, gdzie niektóre plemiona mają wyliczonych ich nawet kilkaset. A wzniesienie takiego grodu wymaga nieprawdopodobnie wielkich nakładów pracy i doskonałej organizacji społecznej i tak naprawdę centralnego przywództwa. O skali przedsięwzięcia niech świadczą liczby dotyczące chociażby grodu w Starogardzie Wagryjskim, czyli najdalej na zachód wysuniętego plemienia Obodrytów. Dzisiaj miasto Oldenburg w Holsztynie w Niemczech. Tam składa siedziba książęca. Jest grodzisko doskonale zachowane, bardzo wysokie wały i dla ich wzniesienia, podam kilka liczb, niezbędnych było aż 43 tysiące dni roboczych, podczas których wywieziono ponad 22 tysiące wozów ziemi. Wyobraźcie sobie Państwo więc średniej wielkości ciężarówek. Linię, kolejkę 22,5 tysiąca takich ciężarówek wypchanych ziemią. Do tego 25 tysięcy wozów drewna i 10 tysięcy wozów wypchanych darnią. A to wszystko tylko po to, żeby zbudować wały jednego z grodów. Książęce, potężne, centralne, ale tylko jeden z setek. Wyobraźcie sobie Państwo słowiańszczyznę uściełaną, wyściełaną tego rodzaju obiektami. Wyobrażamy sobie więc w tym momencie, że nie takie to dzikusy, może o zacięciu anarchicznym, ale jednak, gdy była potrzeba, ta organizacja społeczna była na całkiem wysokim poziomie. Coś jest z tą niepokorną duszą słowiańską, skoro już w X wieku Ibrahim ibn Jakub opisywał Słowian i ich charakter mniej więcej takimi słowy, że skorzy są bardzo do zaczepki i bójki, a gdyby nie ilość ich rozgałęzień i podziałów, żaden inny lud nie byłby w stanie sprostać ich w sile. A więc jeszcze przed ukształtowaniem chociażby państwa polskiego widać były pewne stałe cechy naszego charakteru. Pewnie wielokrotnie pomocnego, ale w innych momentach nie pozwalającego nam wybić się na choćby forpocztę cywilizacyjną. Nie wszyscy oczywiście mieszkali w grodach, ale zarówno w grodach, jak i w posadach otwartych, na wsiach,
budowano domy w różnych konstrukcjach. Jednym z najczęstszych albo najpopularniejszą była konstrukcja zrębowa, która, tu ciekawostka, przetrwała niemal niezmieniona w kulturze ludowej do XX wieku. Ja sam, będąc nastolatkiem, spałem w takiej chacie zrębowej u pewnego gazdy w górach na Sianie. A dzisiaj znowu przeżywa wielkie odrodzenie i w tej chwili chociażby restauracje, knajpy o takim ludowym zacięciu buduje się właśnie w takiej konstrukcji. Także notujemy dzisiaj wielki powrót strzechy. Dzisiaj wydaje się ekskluzywne, momentami wręcz snobistyczne pokrycie dachu, jednak bardzo skuteczne, bardzo trwałe, ekologiczne, a w końcu codzienne w domach Słowian. Każdy dom ma swoje wnętrze. Izbą się to zwie. I wbrew pozorom, nawet tutaj wyobrażenia powszechne o brudzie chyba między bajki należy włożyć. Oczywiście, palenisko otwarte, kominu brak, więc osadzała się na strzesze od spodu. Natomiast z drugiej strony wiemy, że bielono chociażby wapnem ściany, co nie dość, że rozjaśniało pomieszczenie, to pozwalało walczyć z insektami. Poza tym znajdowane są brzozowe miotły, które niczym nie różnią się od tych, które ja pamiętam w rękach dozorców zamiatających chodniki ledwo kilka, no 20-30 lat temu. Wiadomo też, że nie tylko polepą wyściłano podłogę, ale też stosowano i podłogi drewniane. Wszystko to przy tym prostym życiu służyło utrzymaniu jak największej higieny, czystości, bo wbrew pozorom ta higiena, może różniąca się odrobinę od tego, co dzisiaj rozumiem pod tym pojęciem, była na całkiem wysokim poziomie, biorąc pod uwagę ówczesne realia. Znowu podróżnicy arabscy, opisując Słowian, dają nam szczegóły chociażby budowy, konstrukcji łaźni parowych. Stąd nasze dzisiejsze słowo łazienka. Pochodzi od słowa łazić, bowiem pierwotnie była to półziemianka, do której złażono. Szło się tam, zamykało drzwi, uszczelniało otwory i na rozgrzane kamienie lało wodą. Tą czynność, ten obyczaj Słowianie powtarzali co tydzień, dzięki czemu, zgodnie z zapisami arabskich autorów, ich skóra była czysta, pozbawiona czyraków i strupów. Dodatkowo prano odzież, używając nawet mydła, do którego wyrobu stosowano m.in. popiół, ale też różne rośliny, pieniądze. W powszechnym użyciu były także grzebienie wykonane z rogu, a także przyrządy chociażby do czyszczenia paznokci czy uszu. Te, które znamy, to jednak przedmioty dosyć ekskluzywne, wykonane bowiem ze srebra, ale są podejrzenia, że używano ich zamienników wykonanych z surowców naturalnych. W domu, dom niepełny, gdy nie ma w nim dzieci, także więc i słowiańskie dzieci nie tylko straszny żywot i obowiązki miały, ale także i zabawki. Znajduje się dzisiaj przedmioty uznawane za zabawki, czy to miniaturowe mieczyki, czy to miniaturowe zwierzątka, laleczki. Trwają dyskusje, czy są to rzeczywiście zabawki, czy może przedmioty o znaczeniu obrzędowym, rytualnym, jakieś ofiary zastępcze. Z drugiej strony nie ma chyba wątpliwości przy przedmiotach typu bączek, który wprowadza się w ruch wirowy. Tak, we wczesnym średniowieczu starożytności, jak w czasach dzisiejszych zabawki, to najczęściej nic innego jak miniatury dorosłych przedmiotów. Zabawa to w końcu przygotowanie dziecka do dorosłego życia. Dlatego też pewien powszechne było wśród słowiańskich rybaków, by z kory brzozowej dla swoich dzieci rzeźbić we własnym zakresie łódeczki. Znowu identyczne, które myśmy jako dzieci rzeźbili. Ciekawostką na przykład jest figurka gliniana z IX wieku, która jako żywo przypomina dinozaura, jakiś rodzaj triceratopsa z rogami na głowie i grzebieniem idącym wzdłuż grzbietu. Zatrzymamy się na chwilę przy rybołówstwie, bo to jest taki moment, który najlepiej widać rolę odtwórców historycznych w dziele popularyzacji historii, ale także powstaniu tej książki Poznaj Słowian. Oto bowiem w rolę rybaka wcielił się Michał Ostrowski, który sam, pochodząc z nadmorskiej rodziny, o tradycjach rybackich zajmuje się niemal na co dzień
badaniem i przybliżaniem tradycji związanych z tym, no można by dzisiaj powiedzieć, wymierającym zawodem. Ogólnie bowiem tą książkę udało się przygotować zdjęciowo dzięki pracy od twórców historycznych. Ludzi, którzy poświęcają się, jak kraj długi i szeroki, ale także jak poza oczywiście naszymi granicami, poświęcają się badaniu poszczególnych wycinków materialnej, duchowej, społecznej kultury dawnych cywilizacji, dawnych kultur, w tym wypadku wczesnośredniowiecznych Słowian. W dawnych społeczeństwach, w dawnych kulturach, także i słowiańskiej, ludzie rozpoznawali siebie na pierwszy rzut oka. Oczywiście przeciętny mieszkaniec w ciągu całego życia widział tyle twarzy i tyle osób, ile my dzisiaj podczas 5 minut spędzonych na lotnisku albo w jakimś supermarkecie. Natomiast w tych kontaktach bardzo ważny był kod kulturowy, sposób rozpoznawania się. Przejawiający się między innymi w stroju i jego ozdobach. Pewne elementy ulegały modom, wpływom zewnętrznym, zwłaszcza warstw wyższych. Tak jak i dzisiaj one najszybciej ulegały wpływom z zewnątrz, szczególnie ta kultura elitarna związana z dworami, ona była dość jednolita w wielu krajach. Natomiast nadal pozostawały elementy stroju, które były charakterystyczne dla Słowian. Są opisy, które mówiące, że przybyło dwóch posłów słowiańskich odzianych w barbarzyńskie, w tym uczeniu słowiańskie, płaszcze i kapelusze. Nie potrafimy powiedzieć z tego opisu, jak te elementy stroju wyglądały. Wiemy natomiast, że dla autora tego zapisu było to oczywiste, on nawet nie zadał sobie trudu, by to wyjaśnić. Był to bowiem wówczas ogólnie rozumiany klucz kulturowy, kod kulturowy. Jako ciekawostkę można powiedzieć o kolorze czerwonym, który był niezwykle trudny do pozyskania, wyprodukowany bowiem z czerwa, a więc larw, które w pewnym okresie roku, które dziś nazywamy czerwcem, zbierano, suszono, gnieciono i w ten sposób pozyskiwano czerwony materiał. Gdy opowiadamy to w szkołach i dzieci robią minę obrzydzenia, zachęcam ich do tego, żeby pomyślały, czy jadły dzisiaj coś czerwonego. Jogurt albo czekoladę z nadzieniem truskawkowym, żeby sprawdziły, czy nie było tam barwnika zwanego koszeniną. Jeśli był, smacznego. Inną ciekawostką są białogłowy. To bezpośrednio związane ze strojem wczesnośredniowiecznych Słowian. Czy sądzicie Państwo, że każda kobieta na ziemi słowiańskiej wczesnego średniowiecza była blondynką? Nie. Skąd więc nazwa białogłowy? Biały, Szanowni Państwo, to był zawój czy czepiec nakładany w momencie oczepin, które dzisiaj znamy z wesel jako przaśną zabawę. Wówczas natomiast bardzo poważny obrzęd polegający na obcięciu warkocza i nałożenia białego czepca symbolizującego, oznaczającego stan zamężny. Biała głowa więc to po naszemu mężatka. Sferę materialną wczesnośredniowiecznego świata Słowian tworzyli rzemieślnicy, ci zawodowi. Część przedmiotów wykonywano w zaciszu domowym na własne potrzeby, natomiast z biegiem czasu wytworzyły się poszczególne zawody. Osoby wyspecjalizowane, a to w obróbce rogu, a to w obróbce bursztynu, metali szlachetnych, drewna i wszystkich innych dostępnych surowców. Najbardziej chyba charakterystyczną dla Słowian i w pojęciu ogólnym i dla archeologów jest ceramika, za pomocą której datuje się poszczególne fazy kultury słowiańskiej, ale także regionalnie. Ciekawostką jest to, że ceramika była produkowana naprawdę masowo i była towarem eksportowym. Nie do końca wiadomo, czy jako towar sam w sobie, czy jako opakowanie dla produktów naturalnych. Tak czy inaczej, w niektórych skandynawskich ośrodkach portowych znajduje się naprawdę ogromne ilości słowiańskiej ceramiki. Podejrzewa się nawet, że czy to w charakterze niewolników, czy
swobodnego osadnictwa słowiańscy rzemieślnicy, właśnie garncarze, pracowali w Skandynawii. Nie tylko zresztą oni, kontakt pomiędzy stronami północno-zachodnimi czy stronami nadbałtyckimi a Skandynawią był ogromny i na i w warstwie tej dynastycznej, związki dynastów małżeńskie, w końcu najwięksi królowie wikingów, Skandynawów, to z pochodzenia półpolacy bardzo często, ale także na gruncie tym materialnym. Tuż po epoce wikingów nastąpiła absolutna dominacja słowian nadbałtyckich na morzu. Chomośnicy siali po strach, najeżdżali Danię na tyle, że wysiedlili w pewnym momencie aż 1/3 jej terytoriów, pozostawiając po sobie groby, które nie pozostawiają wątpliwości co do słowiańskiego pochodzenia, ale także całkiem sporo nazw miejscowych w Danii, które rozpoznajemy po tym, że albo w temacie mają słowo Wend, bowiem w językach germańskich słowian określa się mianem Wendów, albo też mające słowiańskie końcówki C, T, Z, E. Bardzo często i mogą Państwo sobie wziąć mapę Danii i takie miejscowości odszukać. Oczywiście kontakty między poszczególnymi ludami, między poszczególnymi kulturami to nie przede wszystkim wojaczka. To tak naprawdę była stosunkowo rzadkością w stosunku do chociażby wymiany handlowej. Skandynawowie bardzo szybko osiedlali się na południowym brzegu Bałtyku w małych grupach, stanowiąc tak zwane faktorie handlowe, czyli mówiąc krótko przedstawicielstwa. Osiedlali się, jak sądzą archeolodzy, za pozwoleniem miejscowych. Sławetny Wolin opisywany jest jako opulentissima civitas sclavorum, a więc największe miasto Słowian, nie wikingów, w którym mieli możliwość, pozwolenie osiedlanie się ludzie ze wszystkich stron. Wymieniani są chociażby Sasi czy Grecy. Sasi pod warunkiem, że nie będą obnosić się ze swoją wiarą, czyli chrześcijaństwem. Tak więc tymi wikingami to niekoniecznie. Wyobrażajmy sobie, jak dzisiaj chyba zbyt namolnie próbuje się przedstawiać Słowian na terenie Polski pod butem skandynawskim. Nie, to raczej była obopólna korzyść z kontaktów. Niedawne badania podobno stwierdziły w sposób biologiczny, że częściowo armie władców Danii złożone były z ludzi pochodzących z Polski. Jednym z najważniejszych towarów handlowych byli niestety niewolnicy. Niektórzy historycy uważają, że wręcz na handlu niewolnikami Mieszko I był w stanie na tyle doposażyć się materialnie, aby móc stworzyć państwo, utrzymać drużynę, jak wiemy, doskonale wyposażoną i wyszkoloną. Nie tylko jednak Mieszko I w niewolę brał podbijane mniejsze plemiona słowiańskie i sprzedawane były na zewnątrz, ale także Słowianie, chociażby zachodni, walcząc z Sasami, brali chrześcijańskich jeńców. Jednym z większych odbiorców były państwa arabskie, do których wysyłano niewolników i tam niekiedy słowiańscy niewolnicy dochodzili do najwyższych funkcji w strukturze wojskowej i politycznej. Były wręcz całe kontyngenty złożone ze Słowian walczące w państwach arabskich. W Pradze, czeskiej Pradze, organizowany był bardzo znany, bardzo ważny i wielki targ niewolników. Słowianie nadbałtyccy rozwinęli całkiem zaawansowaną żeglugę. Dyskusja trwa, czy było to niezależnie, czy też pod wpływem żeglugi Skandynawów, sławetnych przecież żeglarzy. Jest jednak kilka bardzo istotnych różnic pomiędzy łodziami słowiańskimi a tymi o skandynawskiej proweniencji. Po pierwsze, łodzie słowiańskie są nieco mniejsze. Mówimy o łodziach klepkowych, a więc tych zbudowanych z desek. Te słowiańskie łączone były na kołki drewniane, a nie na żelazne nity, jak łodzie skandynawskie. Rozwiązanie zdecydowanie tańsze, ale też łatwiejsze przy potencjalnej naprawie na wyprawie. Nie potrzeba kowala, nie potrzeba paleniska.
Wystarczy tak naprawdę nóż i kawałek odpowiedniego drewna. Po kolejne, łodzie słowiańskie są bardziej płaskodenne. Mają mniejsze zanurzenie, co zdecydowanie poprawia ich możliwości żeglugi przybrzeżnej. Można dobijać rzeczywiście do brzegu, można w płytkich, zamulonych, zapiaszczonych rzekach, ujściach, przesmykach pływać. Były takie wypadki w historii wojen pomorsko-słowiańsko-duńskich, gdzie ta płaskodenność bardzo się przydawała. Otóż podczas jednej z wypraw flotę duńską wspomogło 6 jednostek ze słowiańskiej Rugi, sławetni piraci bałtyccy, Ranowie, Rugijczycy, razem z Duńczykami najechali po morze. No i co? Grabili bezkarnie, dopóki władca miejscowy nie zgromadził armii, floty, by przeciwdziałać najazdowi. Gdy to uczynił, najeźdźcy postanowili umknąć, ale niestety zostali zatrzymani w jednym z ujść. Było po prostu zbyt płytko dla floty duńskiej, aby mogła było tamtędy przepłynąć. Udała się ucieczka jedynie tym 6 rugijskim jednostkom. No właśnie dlatego, czy dzięki temu, że miały znacznie mniejsze zanurzenie. Skoro wspomnieliśmy już kilkukrotnie o władzy, o organizacji, no właśnie, od demokracji wojennej, państwa plemienne po władzę książęcą. Oczywiście w tym całym okresie wczesnego średniowiecza nie ma jednego modelu władzy, bo on zmieniał się w czasie. Po drugie, był też różny w różnych miejscach. Ośrodki handlowe w rodzaju Szczecina czy Wolina były tak zwanymi republikami kupieckimi, a więc zarządzanymi przez wiec i radę starszych, a także miejscowych kapłanów. Były także teokracje, a więc organizacje, jak właśnie państwo na Rugi, państwo rugijskie, zarządzane przez tamtejszego kapłana, choć również i książę w Gardcu miał swoją siedzibę, to jednak ci kapłani, wydaje się, że przynajmniej w XII wieku na Rugi mieli decydujące znaczenie. We wspomnianym Szczecinie istniała pewna konstrukcja centrum miasta. Nazywa się ją różnie, albo rodzajem piramidy czy schodów. Tak czy inaczej była ta scena czy podniesienie. Z centralnie umiejscowionym pionowym słupem, zwanym dzisiaj Axis Mundi, a więc osią świata. To było miejsce centralne całego plemienia w tym słupie, o którego wyglądzie nic nie wiemy, czy był to zwykły słup drzewa, czy być może z jakimiś wizerunkami twarzy bogów. W tym miejscu łączyły się krainy. Kraina bogów, kraina ludzi i podziemie, gdzie przebywały dusze zmarłych. Było to najlepsze miejsce, by plemię, by wspólnota mogła obradować. W tym bowiem miejscu nie tylko żywi mieli coś do powiedzenia, ale także ci, którzy już przeminęli i ci, którzy dopiero nadejdą. Plemię bowiem to nie tylko wspólnota tych, którzy żyją obecnie, ale także tych, którzy są przed nami i którzy po nas nastąpią. Więc na tym podniesieniu mówca, który chciał zabrać głos, musiał wziąć specjalną laskę jako oznakę godności mówcy, zastukać nią w słup i dopiero wtedy mógł przemawiać do zgromadzenia. To zaś wyrażało dezaprobatę pomrukiem bądź aprobatę najprawdopodobniej poprzez potrząsanie włóczni, co podczas misji od pana z Bambergu zostało źle odebrane przez jego towarzyszy. Byli przekonani, i tak jest zresztą zapisane w żywotach Ottona, że Słowianie w ten sposób grozili mu śmiercią. Tu właśnie różnica pojawia się kulturowa. Nie rozumieli, że być może była to aprobata, a nie dezaprobata dla słów wypowiedzianych przez mówcę. Wiec to zgromadzenie wszystkich wolnych ludzi, którzy mieli prawo głosu. U wieletów ten wiec wymagał jednomyślności, to znaczy przekonywano do swoich racji, a opornego, który wbrew większości nie zgadzał się na postanowienie, coś co później znamy jako liberum veto, zmuszano do akceptacji, bijąc go kijami. Dlaczego? Ano dlatego, że najprawdopodobniej wymagano
podjęcie najważniejszej decyzji wymagało jednomyślności, co dawało przychylność bogów. A więc, żeby decyzja była naprawdę istotna, naprawdę wiążąca, musieli zgodzić się na to wszyscy wiecujący. Jeśli natomiast ktoś łamał postanowienie wiecu już po jego zamknięciu, czekała go banicja. Można było skonfiskować jego majątek, a dom spalić, czyniąc z niego samego wyrzutka jako zwierzę, a jako zwierzę nie przysługiwała mu opieka prawna. Oczywiście potem wykształciła się władza książęca, najprawdopodobniej spośród jednostek wybitnych, które pierwotnie spełniały rolę przywódców wojskowych. Ci ludzie otaczali się zawodowymi wojami. I tak powstała między innymi drużyna, najpierw plemienna, potem książęca. Drużyna państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego to w pełni okrzepła armia zawodowa, utrzymywana przez księcia i absolutnie jemu wierna. Dzieliła się na dwie podstawowe formacje, pancernych i tarczowników. Pancernych, a więc elitarną, dobrze wyposażoną, znakomicie wyszkoloną jazdę, okrywającą się pancerzem, czyli uzbrojeniem ochronnym, o których źródła mówią, że miała wartość bojową 10-krotnie wyższą niż pozostałe formacje. No, był to po prostu ówczesny, nazwijmy to, grom siły szybkiego reagowania. Wojsko, które było skoszarowane już za Chrobrego, rozlokowane po różnych grodach centralnych jego państwa. Rolą takiej drużyny było nie tylko obrona, nie tylko bronienie państwa przed zewnętrznym najeźdźcą, ale także utrzymywanie porządku wewnętrznego, a więc poniekąd taką policyjną czy odstraszającą funkcję wypełniało. Być może pośród tej drużyny występowały grupy albo jednostki obcoplemienne, co jest dość zrozumiałe, dlatego że łatwiej jest komuś obcemu utrzymywać jednak za pomocą przymusu porządek wewnętrzny, niż, mówiąc krótko, przymuszać do posłuszeństwa własnego wuja czy stryja. Powszechne też było w tamtych czasach wymienianie się pomiędzy władcami kontyngentami, często złożonymi z 300 wojowników. Chrobry za Ottonem III wysłał 300 swoich pancernych. Po stronie z kolei Mieszkowej walczył hufiec czeski. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, dla władcy duńskiego w duńskim Trelleborg najprawdopodobniej służyli wojownicy słowiańscy pochodzący z terenów dzisiejszej Polski. I być może to odpowiada na toczącą się w tej chwili dyskusję o udział tak zwanych wikingów, czyli po prostu Skandynawów, skandynawskich wojowników w tworzeniu państwa polskiego i w rolę w piastowskich siłach zbrojnych. Pancerni, tak jak mówiliśmy, to jednostka konna. Oczywiście to nie wyczerpuje wszystkich sposobów taktycznych działań wczesnego średniowiecza. Jednak bitwa wczesna średniowieczna to także walka piechoty ustawionej w linię. Znany skandynawski wikiński Skjaldborg, czyli ściana tarcz, ostatnio rozpromowany bardzo przez pewien znany serial telewizyjny. Ale XII-wieczne źródła donoszą na przykład z Pomorza o tak zwanej klęczącej falandze słowiańskiej, a więc też formacji, która zamykała się za ścianą tarcz, prawdopodobnie najeżona włóczniami, ona była doskonała do tego, aby odeprzeć chociażby ataki konnicy. Poza tym z opisów Heimskringli dotyczącej wyprawy księcia Racibora na Norwegię w 1136 roku, wiemy, że wykorzystywano już, pomijam fakty szpiegów, przygotowania taktycznego, ale też używano chociażby strzelców wyborowych. Łuczników, którzy wyróżniali się celnym okiem, chroniło dwóch innych wojowników tarczami. Zasłaniali ich, łucznik przygotowywał się do strzału, wybierał cel spośród obrońców umiejscowionych na
wałach grodów konnych Heli i tylko na moment strzału tarczownicy ci rozsuwali tarczę, by łucznik mógł posłać swój śmiercionośny pocisk. Aby go zwalczyć, dwóch najlepszych łuczników spośród obrońców, zresztą ojciec Asmund i Semund, przywódcy Konunga Heli, aby wyeliminować tego snajpera słowiańskiego, przysięgli się, z siły połączyli. Jeden z nich wystrzelił strzałę nie w łucznika, ale w jednego z tych broniących go tarczowników, by ten odruchowo zasłonił, zasłaniając się, odsłonił sam cel, a więc łucznika. Wtedy drugi z duetu snajperów z Konungi Heli wysłał strzałę i trafił go niestety prosto w czoło. Jako żywo przypomina to pojedynek snajperów w hollywoodzkim filmie o oblężeniu Stalingradu. Wielką zagadką słowiańszczyzny jest pismo słowiańskie. Od dawna pojawiają się różnego rodzaju falsyfikaty, teorie mówiące, że jednak Słowianie posiadali swoje pismo. Nie ma ku temu żadnych materialnych dowodów. Jest natomiast zapis pewnego bułgarskiego mnicha mówiący o tym, że Słowianie, gdy byli poganami, używali kresek i nacięć. Między innymi, by liczyć i wróżyć. Była więc jakaś forma zapisy. Ponadto, po drugiej stronie zupełnie słowiańszczyzny, w Radogoszczy, jeden z opisów mówiących, opisujących tamtejszych bogów, m.in. posąg Swarożyca, mówi, że ci bogowie pod posągami mieli wyryte swoje imiona. Przypomina to tabliczki muzealne. Autor nie pokusił się jednak o to, aby odszyfrować te imiona. Gdyby to były runy skandynawskie, z pewnością by takie nazwał. Gdyby to było pismo łacińskie, również podałby treść tych napisów. On jednak nie był w stanie tego zrobić. W IX wieku natomiast grecki misjonarz Konstantyn, który później przyjął imię Cyryl, opracował specjalne pismo, zwane głagolicą, bo Cyryl nie stworzył cyrylicy, tylko głagolicę. Alfabet, który miał oddawać wszystkie dźwięki słowiańskiego języka. A jak Państwo będą łaskawi zobaczyć, jest to tak atrakcyjne wizualnie dla dzisiejszego odbiorcy pismo, że wydaje się, że swobodnie mogłoby zagrać w filmie science fiction inskrypcję obcej cywilizacji. Na czym opierał się Konstantyn, czy rzeczywiście stworzył to pismo od podstaw, czy na jakichś wcześniejszych znakach, dyskusja trwa do dnia dzisiejszego. Słowianie kochali także rozrywki, między innymi gęćbę, czyli muzykę. Zestaw instrumentów jest dość imponujący. Od rodzimych, najprostszych, piszczałek, dud, bo instrument złożony z piszczałki i worka na powietrze, który się wypycha naciskając, to nie jest kobza, tylko dudy. Bo dudno. Poza tymi właśnie rodzimymi instrumentami, całkiem sporo instrumentów przywędrowało ze wschodu i z południa. Oczywiście także bębny były w powszechnym użyciu. Muzyka przyświecała wszelkim świętom. Obrzędy rozbrzmiewały muzyką, urządzano tańce w korowodach. Chrześcijańscy autorzy narzekali, utyskiwali, grozili, mówili o podnietliwych zginaniach się i klaskaniu w ręce, co wydawało się im diabelską sztuczką. Mówiąc krótko, Słowianki, szczególnie pewnie podczas tańca, musiały być niezwykle zmysłowe, w co gotowi jesteśmy uwierzyć, w oczach mnichów chrześcijańskich. Poza tym gry różnego rodzaju. Znane są chociażby znaleziska kości do gry wykonanych z rogu filonka. Układ oczek nie zmienił się pomimo upływu 1000 lat. Znane są pionki do gry jakichś prostych, ale także gdzieś od X wieku pojawiają się także szachy. Oczywiście jako gra raczej elitarna. Oczywiście Słowianie mieli swoją bardzo rozwiniętą religię, o której dziś czasami trudno jest mówić, bowiem nie pozostały żadne dokładne spisy, jak mamy chociażby w przypadku
Skandynawii. Trzeba jednak pamiętać, że to, co znamy jako mitologia skandynawska, ale nawet grecka, to jest zapis jednego, dwóch autorów. W przypadku Skandynawii głównie opisy XIII-wiecznego Snorriego Sturlasona, samego zresztą biskupa na Islandii. W przypadku słowiańskim ta wiedza jest rozstrzelona, bardzo rozdrobniona. Ona o tyle w zapisach historycznych, co w pozostałościach etnograficznych i tak naprawdę dopiero dzisiaj, dopiero w ostatnich latach interdyscyplinarność badań powoduje to, że coraz lepiej rozumiemy istotę słowiańskiej religii, która nie jest czczeniem świętych źródeł i gajów, nie wyłącznie magia płodności, kult drzew. Prawdopodobnie te pojęcia religijne były znacznie bardziej rozbudowane, być może nawet z dualizmem, ze ciągłym ścieraniem się światła i ciemności na ziemi. Oczywiście bogów całe mnóstwo, ale co się pod nimi kryje, no to jest znacznie dłuższa opowieść. Warto także pamiętać, że większość właściwie świąt, które dzisiaj obchodzimy, a szczególnie te, które mają taki bardzo rodzinny charakter, ma swoje źródło w pogańskich obyczajach Słowian i w ogóle jeszcze dawniejsze. One są oparte oczywiście na kalendarzu, na fazach słońca, na przemienności pór roku. Niczym innym bowiem jest Boże Narodzenie jak narodzinami młodego Boga, więc słońca. Przypomnę, że jest to przesilenie zimowe, moment, w którym noc jest najdłuższa, a dzień najkrótszy i od tego momentu słońce coraz to zwiększa swoją moc, staje się dzień coraz dłuższy. Odwrotnie, przesilenie letnie, a więc noc kupały sławetne, kiedy to dzień najdłuższy, a noc najkrótsza. To jest absolutny szczyt panowania Svaroga, czyli Boga Słońca, no i najlepsze jak w naszych warunkach geograficznych święto miłości, bo to właśnie jest słowiańskie, nie walentynki, ale noc kupały, to prawdziwe święto miłości, młodości, jurności. To tutaj łączą się dwa żywioły, ognia i wody. Oba oczyszczające, oba groźne, ale jednocześnie bardzo życiodajne. Także dziady, czyli święto zmarłych, które obchodzimy na przełomie października i listopada, ma bardzo archaiczne źródło. Do niedawna stosunkowo jeszcze sam Adam Mickiewicz obserwował takie dziady na Białorusi. No i kawał literatury dzięki temu zostawił w naszym skarbcu narodowym. A to po prostu jest kult zmarłych przodków. Cały szereg zachowań, a więc palenie zniczy na grobach. Kiedyś grumatki się to nazywało, takie kopczyki, które się podpalało w dwóch celach. Po pierwsze, aby pokazać zmarłym duszom drogę do świata. To były takie drogowskazy. A po drugie, wierzono, że te zaświaty nie są zbyt przyjemne, są zimne, ciemne. Prawdziwe życie jest tutaj i teraz. Więc te ognie miały też ogrzać przybyłe dusze. Pieczono mosty z ciasta, po których przez wielką wodę dusze miały przyjść do naszego świata, a także na ziemi spano popiół, aby mogli pozostawić ślady swoich stóp. Wierzono też, że dusze wcielają się w ptaki, szczególnie w jaskółki. Więc fakt, że jaskółki przylatują na wiosnę, idealnie komponuje się też z tym, że na wiosnę odradza się natura, a więc powraca życie. Być może wraz z tymi jaskółkami nowe dusze wcielą się w nowych ludzi, w nowonarodzone dzieci. Cała ta książka mogła powstać, jak już wspomnieliśmy, przy rybołówstwie dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i malowniczości pracy od twórców historycznych, którym wszystkim bardzo dziękuję. Cała lista znajduje się tutaj. Nie sposób w tej chwili tych nazwisk wymieniać. Autorem zdjęcia jest Jacek Gajak, znakomity fotograf. Rok pracy, wiele podróży, Wolin, Torgelow, plenery, wszystko po kilkakroć, praca w studiu.
Więc tak naprawdę to, co widzicie w postaci ilustracji, to zbiorowe dzieło dziesiątek specjalistów, nie ma co ukrywać, choć podobno amatorów. Ale w tym miejscu literalnie, dosłownie rozumiem słowo amator od amore, od tego, który kocha to, co robi, bo ci ludzie ewidentnie i czytelnie kochają to, czym się zajmują. I to widać w tych zdjęciach, to widać w ich codziennej, w tej pracy, w pasji. Oczywiście praca nad książką niosła ze sobą bardzo dużo przygód różnego rodzaju, mniej lub bardziej zabawnych, jak choćby w momencie realizowania zdjęcia pochówku szkieletowego, czyli po prostu inhumacji, złożenia do grobu zmarłego w takim białym zawoju, to leżę ja, zawinięty w białe płótno. Z fotografem ten grób wykopaliśmy na poligonie wojskowym. Leżałem zawinięty w całunie, w płytkim grobie. Obok stał czarny bus. Było zimno, więc w jakiejś czarnej kurtce fotograf stał pochylony nade mną. Nagle słyszeliśmy dosyć dudniący hałas. Otóż po poligonie przemieszał się wóz opancerzony z załogą. W otwartym włazie siedział dowódca wozu z lornetką. Zobaczyli nas, zatrzymali się, popatrzyli w naszym kierunku. No i skamienieli. Najechali na sytuację, w której stoi facet z aparatem i próbuje zakopać człowieka w grobie. Nie wytrzymaliśmy napięcia, musiałem całun zerwać z siebie, stać, pomachać żołnierzom, że wszystko jest okej, że wszystko jest w porządku. Pojechali, na wszelki wypadek po chwili wrócili jeszcze raz zobaczyć, czy na pewno nie dokonałem żywota. Gdy po skończonej sesji tej zdjęciowej zakopywaliśmy tę dziurę, szło dwóch panów w starszym wieku, z pieskiem, z butelką w ręku, ale nie, całkowicie przyzwoitych. Popatrzyli na nas i mówią: panowie, jak coś tam zakopujecie, to tak głęboko, żeby psy nie wykopały. Ja mówię: nie, nie, my tutaj sesja zdjęciowa, wie pan, do książki, archeologia doświadczalna, odtwórstwo, dobra, dobra, ja wszystko rozumiem, tylko tak, żeby psy nie wykopały. Ot, nie mi świadkowie historii.